Siema, siema, witam wszystkich. Dzisiaj co? Jesteśmy na łące, w takim pastwisku, przygotowani do kopania. Wystraszony troszkę, ponieważ w nocy przywaliło minus 5. Pokazywało temperaturę, oczywiście na Polsacie, jak gdzie by inaczej, że będzie 0, a było minus 5 co najmniej. I co? No myślę, że to jednorazowe przymrożenie w nocy nie zmrozi zbyt mocno ziemi, żeby nie można było kopać. Koledzy moi, jakże rozumiem oczywiście, co do wypadu dzisiejszego, który miał się odbyć w Szczecinie. Wczoraj wieczorem dopiero wrócili po tam paru miesiącach z pracy do domu, także nie dziwię im się i no może i ja nawet sam bym. Pan dobrze wiem, jak to było i ja też jeździłem w delegację i też jeździłem za granicę. Wywracałem trochę czasu, spędzałem oczywiście przede wszystkim z rodziną, z kobietą, z córką. A później przyjemności, także jeszcze mam nadzieję, że w tygodniu po prostu się spotkamy, czy oni u mnie, czy ja u nich. Także żaden problem, dlatego nie mam żadnych pretensji do tego, że dzisiaj nie mogli, wcale się nie dziwię. Na pewno chcieli odpocząć i coś tam popić. Tak to bywa. Ja dzisiaj jestem przygotowany na cały dzień. Mam termoskawy, zapasowe baterie. Co tam jeszcze mam? Mam jeszcze mnóstwo innych rzeczy. Takich jak drugi telefon, który już jest przygotowany do nagrywania. Co tam? No, sraj taśma przede wszystkim, ponieważ no co, nie mamy tego. Nie mamy co? No liści jeszcze. Dobra, idę szukać, co wyjdzie, to wyjdzie. Jest to jedno pastwisko, na którym chcę spędzić ze 2 godziny. Druga ta łąka wczorajsza, na której chcę spędzić ze 2 godziny. Jeśli będzie coś wychodzić, to więcej oczywiście, jeśli nie, to może krócej. Tutaj obok w lesie mam takie 2 pastwiska w środku lasu, takie 2 małe pastwiska, na którym jednym chodziłem w tamtym roku wiosną. Wychodziły piękne pruskie rzeczy. I no, ale nie doszedłem do końca, tam nie obchodziłem tego do końca. Jest szansa dzisiaj to dokończyć. Poza tym znalazłem jeszcze na mapie, tam nie wiem, z pół kilometra dalej, kolejne takie pastwisko w lesie. Także no, mamy gdzie pochodzić, mamy cały dzień, nie zmyję się tam jak zwykle o 11-12. Dzisiaj wale 16 co najmniej. Także filmik z pewnością, jaką już oglądacie, no to jest na pewno już grubo po 17-18. Dobra. Nie gadam i spadam kopać. Nara. No i mamy drugi dołek. I mamy guziczek. Guziczek kalesoniak. Wczesne Niemcy. Później już były robione chyba z aluminium. A to są wcześniejsze. Z takiej tam mieszanki. No dobra, szukam. Ani tego nie trzeba było szukać, ani kopać. Mamy tu pompkę. Pompkę raczej w dobrym stanie, tylko dziurka zapchana, ale chodzi. No, fajna pompka. Z Martensa chyba. Nie, jakaś podruba. Ale co? Ha! Do Mad Maxa? Ideał! Dobra, dobrze, mam plecak. Jest gdzie pakować. No i fajnie. Co? No chciałem pozdrowić, bo mi żyć oczywiście nie da, Papę Doga. Chciałem pozdrowić Mustafę. Dara. Dara. Radka. Chciałem pozdrowić. No i zachęcić do oglądania ich kanałów. Iwana, Jarka i Dorotę. Kogo jeszcze? Zwierzaka. Brodatego. Kurde, kogo jeszcze mógłbym pozdrowić? Ogólnie chciałem pozdrowić grupę Wariat Squad, bo naprawdę fajna grupa, wspaniali ludzie. Naprawdę bardzo zajebiści. Gladiatora.
i wszystkich z grupy Wariat Skład, bo zajebiści ludzie. Fajnie było mi, że mogłem was poznać, że mogłem tam być z wami, chociaż krótki czas, ale byłem. Fajnie, że tam jakoś się zintegrowaliśmy. No i co? I tyle. Biorę pompkę i spierdalam dalej. I tuż obok pompki guziol. Guziol ekstra, ale chyba bardziej współczesny. Ale ciężki, fajny, ładny. Nic na nim nie ma, ale fajnie. Mamy kawałek poroża. Ktoś zgubił. Żona go chyba już nie kochała. A później go może pokochała i mu odpadł. Wróciła do niego. No i teraz pytanie do was. Bo bij, zabij, nie mam pojęcia co to jest. Wygląda to tak, w taki sposób, ciężki jak cholera, chyba jakieś żeliwo, nie wiem. Wykupując to myślałem, że to kamień w ogóle, bo leżało tak sobie w dołku, w ziemią przysypanym, wykopuję, mówię kamień, ale mówię jednak nie, jak wiecie to napiszcie. Mamy łuskę, zaraz się dowiemy co to, albo się nie dowiemy, ale chyba się dowiemy, jednak dupa, nie dowiemy się, no to gówno jest napisane, no brudne, no ale do złomu, akurat miedziucha się przyda, znalazłem także kankę z depozytem, niestety depozyt wyparował, zeszliśmy z lasu, z łąki na las. Na drogę. Obok prowadzi droga, którą jeżdżą i chodzą tam rzadko kiedy. A tu jest prawdziwa była droga. Ja i nią się przejdę. Zobaczymy co tam będzie. Dobra, peryskop zanurzamy i lecimy dalej. No i w końcu po godzinie poszukiwań mamy grudkę. Albo to guzik. No pierwszy moniak. Niestety. To tylko. Kurde. Tylko jedynie. 10 groszy, tak? 10. 10 groszy. 49 rok, co nie? PRL-a. Kurwa, nie widać na tym telefonie. Tam widać, tu nie widać. Co za gadostwo. No dobra. Dobre i 10 groszy cieszy, także idziemy dalej. No i mamy taki piękny garnek. Chyba go, raczej kocioł. Wezmę go do domu. To mi żona zupy nagotuje. No to coś tam się papieru napcha w środę, żeby nie ciekł. I robimy sobie przerwę na papierosa, na kawkę. Minęły te 2 godziny. Przeszedłem tylko kawałek tamtej części przy lasu, tej łąki, tego pastwiska. To wszystko, to jest jeszcze teren do przejścia na kiedyś. No jakiś tam potencjał jest, o tyle co przeszedłem to jest nic. Widzę tu obok taki zaorany wąski pasek. Przejdę się po nim chwilowo, tam z 10-15 minut. Zobaczymy, czy coś pyknie w ogóle. No i przenosimy się na to miejsce, w którym wczoraj byliśmy. O którym jest mowa. No i pochodzimy tu, też za 2 godziny. No i później miałem ruszyć na to pastwisko. Ale myślę, że tak samo odległość mam do pastwiska, jak i do tej rzeki, co parę filmików wcześniej na niej byłem, ale było wszystko wkoło zamarznięte, tego koryta. I tam spróbuję może pokopać dzisiaj, może coś lepiej będzie. Po drodze wracając, wrócę tamtą główną drogą, tam gdzie idzie. Tam ostatnio właśnie byłem w takim ugorze, takie drzewka tego. Wyszedł mi tam taki ładny medal.
kaplerz wyszedł. Co tam jeszcze? No nic takiego ciekawego, ale coś tam powychodziło, także jeszcze tam to zahaczę, czyli tak tu 2 godziny, tam 2 godziny, tam ze 2 godziny. Nie będziemy się kierować do domu. No, sądzę, że fantów dzisiaj będzie oporowo, bo już jest dużo, ale nie mówię o miedzi, o złomie, bo złomu nie zbieram, tylko miedź, ale miedzi jest też kurwa już grubo ponad kilogram. Także nieźle. Dobra, coś to się odezwę, nara. No i jest piękny pruski guziczek, mały, z uszkiem. No i kolejnym jest guzikiem, jest kolejny pruski guzik, tym razem większy. Z tych akurat modeli to jest chyba największy, też piękny, bo jak to mówi Jarek, kompletny. I idzie dalej. No i mam coś niesamowicie pięknego, choć w strasznym stanie. Tu widać z tej strony tylko chyba literki. O jest. A z drugiej strony delikatnie widać zarys gryfa. I ręce chodzą. Jest to prawdopodobnie, na razie na pewno, szerf pomorski. To jest 1500 któryś rok. Bardzo cienkiej blaszki, one były miedzianej robione, bite. Dlatego wychodzą gdzieniegdzie. Wychodzą w ciężkim stanie, ale dziwne, że wyszło. Także cieszę się. Fajny fancik. No, nawet nie wiecie jak zadowolony jestem, bo widzę w grudce, kurde, muszę ściągnąć rękawiczkę, bo widzę w grudce moniaka. Nie mam pojęcia jeszcze co to jest za moniak, dam w cień, ale na nim widzę już rok chyba 1705. W życiu takiej monety nie widziałem, jest zgięta, nie chcę jej prostować, nie wiem czy to srebro, czy to miedziucha. Nie wiem co to jest za moneta, już wam pokazuję. Jest 6. Niech przeschnie. 6. Kurde. Trafan. A na dole jest Shant Munc 1706. Ale z tyłu jest niezwykły orzeł. I nie mam pojęcia co to jest. Co to za orzeł? W środku ma jakąś literę. Nie chcę jej prostować, bo jeżeli to jest miedź, to popęka. I pęknie mi cholera w pół. Ale po umyciu w domu, po oczyszczeniu, będziemy wiedzieć co to jest. Ale jest piękna. Co to za 6 w ogóle? Pierwszy raz taką widzę. Den Land Zanland Mund 1705. Piękna, cudowna moneta. No, szczęśliwy jestem. Niezwykle. Klątwa minęła. Dzięki Daro. Dzięki Mustafa, dzięki Radek. W końcu odpuścili mi. Piękna moneta. A, bardzo się cieszę. Dobra, lecę dalej. I kolejną rzeczą jest także piękna ozdoba. Kurde, a może to Dorocie trzeba dziękować, że odpuściła czary, bo niezła z niej czarownica jest. Innym w cewki chucha, a na mnie klątwę rzuciła. Słyszałem, że chłopaki jak Dorota chuchnie w cewkę, na tydzień czasu kurwa same srebro wyciągają.
Kurwa, że do tego Wrocławia jest tak daleko. Ale ja się tam wybiorę. Spokojnie. No i sygnał. Sygnał za sygnałem, dołek za dołkiem. Tym razem klamereczka. I taka mała plomba. No i tu jaka piękna, zacna klamereczka. Kompletna, śliczna. Ładna. No i wyszło takie ciekawe coś z ołowiu. Zastanawiam się, czy to nie jest jakaś zbroja na rycerza, na ludzika, bo ma tutaj takie wypustki jakby tutaj jakby na ręce, z jednej i z drugiej strony. Taka kropkowana, tu by wchodziła głowa. Z drugiej strony wygląda tak samo. Także może coś do ludzika. Przypasuje to mojemu dzisiaj, może będzie mu pasować. No i wyszło takie coś. Jak widać, nie wiadomo co to jest. Ale coś takiego. I kolejny piękny guziolek. Malutki, z łóżkiem. Bardzo ładny. A tu zobaczcie, w jakim pięknym stanie. 50 groszy z 49. Normalnie jak nóweczka. Ekstra. No i mamy piękny odważnik. Raczej to odważnik. Tak wygląda bynajmniej. No i chciałem rzec, jak dzisiaj mało wychodzi monet, a tu w takim pięknym stanie właśnie sygnał na monetkę. Piękny prusaczek. Jeden Fenix, 75 rok. Lemnica berlińska. No i jest piękna szczecińska plomba. Z tyłu wygląda tak. Plomby, jakie w życiu znalazłem, można liczyć w kilogramach. Ale pierwszy raz znalazłem chińską. Chińska plomba, jakże dziwna. No naprawdę zdziwiony jestem. A już sądziłem, że nic mnie nie zaskoczy.